ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń niż małe, wielkie katastrofy. Gdy wpatrujesz się w dal, o czym myślisz, co widzisz, nie bądź zaskoczony tym, jak szybko odpowiada nasz świat. Gdy zaczynamy żyć, żyć prawdziwie, czasem tylko jeden krok dzieli nas od szczęścia. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie. Gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce w chwilach zwątpienia, abyś kroczył nią godnie i szczerość zamieniał w zwycięstwa, bo wiesz, ja codziennie staram się, tak jak i pewnie ty, być w dobrym miejscu. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie. Gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne.
Dzień dobry Państwu. Herzlich willkommen. To nie przypadek, że po niemiecku przywitałem, dlatego że dzięki technologii, dzięki internetowi, Was teraz wszystkich widzą na całym świecie. A link do tego spotkania naszego dzisiejszego został przesłany do partnerów projektu w Polsce i w Niemczech. Ale jak to wiadomo, przez YouTube'a, nawet w Malezji Was widzą. I dlatego na naszych widzów w internecie, proszę Państwa, pomachajcie. Witamy wszystkich. A ja już króciutko mówię, dlaczego tutaj się spotkaliśmy. Pewnie Państwo dobrze pamiętacie, a ci, którzy zapomnieli, to ja tutaj przypomnę. W zeszłym roku miasto Kamienna Góra organizowała tu, w tym miejscu, cykl imprez i pewnie Państwo tutaj byli, dobrze się bawili. Te imprezy nazywały się, miały taki wspólny tytuł, Cztery pory rynku. Nie mylę się, Cztery pory rynku. Tytuł nawiązuje do dzieła muzycznego Antonio Vivaldiego, Cztery pory roku, a to dlatego, że każda z tych imprez odbywała się w różnej porze roku. Czyli była impreza na wiosnę, w lato, jesień i na zimę. Dzisiaj to nasze spotkanie nazywa się Piąta pora rynku, dlatego że to jest spotkanie podsumowujące. Razem z naszymi partnerami z Polski, z innych miast i z Niemiec postanowiliśmy zrealizować taki projekt, ponieważ powoli, znaczy w Niemczech bardziej, w Polsce powoli, rodzi się problem, co się dzieje z naszymi rynkami, z naszymi śródmieściami. W Niemczech ten problem jest większy. Jeżeli tam Państwo jeździcie, to wiecie, że centra miast się wyludniają. W Polsce ten problem zaczyna się pogłębiać. Historycznie nasz rynek był miejscem spotkań, handlu, ale nasz rynek kamiennogórski różni się od innych rynków miast Dolnego Śląska. Czy ktoś z Państwa może mi podpowiedzieć, czym się różni? Ja podpowiem, czego nie ma na naszym rynku. Bardzo dobra odpowiedź. Nie ma ratusza. U naszych innych partnerów ten ratusz na rynku się znajduje. Dzięki temu, między innymi w tamtych miejscach jest większy przepływ ludzi. U nas tego ratusza nie ma. Funkcja handlowa umarła. Jak wiadomo, na obrzeżach miast powstawały wielkie supermarkety. No i tak naprawdę rynek przestał pełnić funkcję handlową, kulturalną, miejscem spotkań. No, tak, nasz tutaj, jak obejrzycie się rynek, no to jest taki zwykły plac na osiedlu, który znajduje się w centrum miasta. I powstał pomysł, żeby pobudzić trochę ten rynek. Każdy z partnerów miał inny pomysł, inaczej go realizował. Jedni partnerzy coś zrobili na rynku, jakąś ekspozycję, a my postanowiliśmy uatrakcyjnić tutaj pobyt na rynku, żeby to było z powrotem miejsce spotkań, spotkań z kulturą, z rozrywką i handlem. Dzisiaj, ze względu na sytuację w kraju, epidemiologiczną zaznaczam, nie będzie żadnego zespołu. Ale widzę teraz po tym, co się dzieje na rynku, że ten projekt troszeczkę spełnił te oczekiwania. Bo tu chodziło też o to, żeby nauczyć mieszkańców, że można przyjść na rynek. Niekoniecznie musi być zespół. Siedliście sobie przy stolikach, kupiliście sobie napoje różnego rodzaju. Możecie kupić sobie jedzenie. Jest coś dla dzieci. Muzyczka leci. I pomimo, że jest gorąco, bardzo gorąco, spędzacie sobie miło czas. I to był ten nasz pomysł na nasz kamiennogórski rynek. Mam nadzieję, że ten pomysł będzie dalej się rozwijał. Oczywiście, o ile się sytuacja z tym nieszczęsnym wirusem uspokoi. I począwszy od przyszłego roku, znowu na wiosnę, lato, jesień i zimę będziemy się tutaj spotykać i spędzać miło czas. Że to jakby wejdzie w krew tego miejsca. Za chwilę na Telebimie przypomnimy sobie
co się tutaj działo w zeszłym roku. Bo tak jak już wcześniej wspominałem, ruszyliśmy na wiosnę. 30 marca był wielki jarmark wielkanocny. Pogoda nam sprzyjała, bo mimo, że to był marzec, to temperatury były zbliżone do dzisiejszych. Jest tutaj ze mną dyrektor Centrum Kultury, pan Marek Dańczak. Witamy pana Marka. I pan Marek dobrze pamięta, panie Marku, pan dobrze pamięta ten marzec. Zapowiadało się, że będzie chłodno, a 30 wyszło słońce, 25-26 stopni. Zaczynaliśmy tutaj w bluzach dresowych, a skończyliśmy w krótkich rękawkach. I tak się zaczęło. Jarmark wielkanocny, był jarmark staroci, który organizuje znany wszystkim kamiennogórzanin, pan Józef Chęć. I była scena, na której wtedy, w wiosnę, wystąpiły dzieci z naszych szkół kamiennogórskich, a na koniec członkowie zespołu pieśni i tańca Śląsk. Za chwileczkę tutaj naszego kolegę, też kamiennogórzanina, Krzysztofa, poproszę. I przypomnimy sobie, co się działo wiosną. Pory rynku dzisiaj rozpoczęły się. Tak, to pierwsza impreza z cyklu, tak jak pan powiedział, cztery pory rynku. Cztery pory rynku wiosna, zostanie nam jeszcze lato, jesień i zima. Dzisiaj wiosna, czyli jeżeli wiosna, to wszystko, co się nam z wiosną kojarzy, tak? Przede wszystkim święta wielkanocne i to, co ze świętami wielkanocnymi związane z tyłu za nami. Przede wszystkim kiermasz, który trwa, zaczął się o godzinie 12 i trwa cały czas i koncerty, które z tyłu za nami na scenie cały czas się odbywają. Kiermasz to tradycyjne wyroby świąteczne oraz wszystkie pozostałe, także każdy, kto będzie chciał znaleźć coś albo na świąteczny stół, albo po prostu zakupić coś do domu, znajdzie tutaj z pewnością. Który jeszcze nie zna.
masz występy, ale z tego co się dowiedziałem, odbędą się również konkursy. Tak, będzie konkurs ten najważniejszy dzisiaj na Babę Wielkanocną. Jury będzie oceniać smak, wygląd i wszystkie inne walory tych świątecznych wypieków. Pani Doroto, jak zwykle Przedwojowa nie może zabraknąć na tego typu imprezach. Proszę powiedzieć, w czym dzisiaj braliście udział? Bo widzę, że jesteście rozłożeni swoim kiermaszem, śpiewaliście. Bardzo gorąco witam mieszkańców naszego regionu. Tak jak zwykle mamy możliwość brania udziału w różnego rodzaju imprezach, które dzieją się na naszym terenie. Dziękujemy bardzo za oklaski. My również Państwa bardzo gorąco witamy w tym dzisiejszym tak pięknym, słonecznym dniu. Dziękujemy oczywiście za zaproszenie, za możliwość wystąpienia z naszym repertuarem na dzisiejszym jarmarku. Prezentujemy Państwu piosenki mówiące o świętach, o nadchodzących świętach zmartwychwstania. Wasze dania słyną z dobrego smaku i to dzisiaj jury doceniło, bo odbył się konkurs na Babę Wielkanocną. No i kto wygrał? Właśnie my wygraliśmy, także cieszymy się za to docenienie. Oczywiście no, braliśmy udział, bo występujemy żywo na takich właśnie konkursach. Jeśli jest ogłaszany, to my również staramy się brać udział, bo to jest po pierwsze promocja dla nas, dla naszego regionu, dla naszej miejscowości. Oprócz tego możliwość po prostu współzawodniczenia z innymi uczestnikami takich konkursów. No i właśnie zostaliśmy wynagrodzeni, otrzymaliśmy piękną tutaj dzisiaj z tego tytułu prezent, który... Trzyma pani w ręku, tak? Tak, trzymam właśnie w ręku. Może pani się pochwalić, co tak, dostaliście? Właśnie patrzymy, jest to piękny serwis do kawy, jak na akurat tą okazję, gdzie nadchodzą święta, można wypić kawę przy świątecznym stole. Szczotką ślad, flamastra grzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz. Że jak przyjdą do nas, to ich wiesz sam ty. Będą też warsztaty robienia pisanek, także ci wszyscy, którzy się chcą nauczyć tworzenia tradycyjnych pisanek, kraszanek, będą mogli skorzystać z takiego szkolenia tak naprawdę, bo będzie to robione przez profesjonalnych instruktorów tutaj obok w Muzeum Tkactwa. Gdzie to Jasia?
dzisiaj odbywają się warsztaty wielkanocne w ramach wydarzenia Cztery Pory Rynku Wiosna. No i zorganizowaliśmy właśnie wspólnie z Centrum Kultury, Muzeum Tkactwa zorganizowało warsztaty dla dzieci bezpłatne. Są cztery stanowiska. Ja robię z dziećmi palmy wielkanocne i odbijamy wielkanocne pieczątki. Obok na stanowisku pani z Centrum Kultury robi wielkanocne ozdoby i dwa stanowiska, gdzie można ozdobić jajka. Dzieci dzisiaj bardzo licznie nas odwiedziły, są bardzo zaangażowane, chętnie wykonują wszystkie rzeczy. Powiadają, że nie sławna. Się co dzień o wschodzie, myje rosą w ogrodzie, kosorosą się obmywa, kiedy jestem nieszczęśliwa, bo wciąż nie ma takiego, co bym poszła za niego. Co dzień u mnie są, wypytują wciąż, pod nami orkiestrami gra. Natalia. Powiedz, co dzisiaj wykonywałaś w muzeum? Jajka, a teraz zrobiłam kwiatki. Podnieś się wyżej, pochwal się. Tak zrobiłam sobie. Ładne wyszły, prawda? Mhm. Pierwszy raz robiłaś taki bukiecik piękny? Tak, tak. A można powiedzieć, że to jest palma wielkanocna już? Tak. Robiłam palmy na Wielkanoc. A trudno się robi takie palmy? Znaczy... Jak mamy kogoś do pomocy, to nie, ale tak samo to trochę trzeba zrobić. A kto wam pomaga? Znaczy ja robię sama, a pomagają tutaj, którzy pracują w muzeum. Tak. A tłumaczą, jak to się robi, jak to trzeba zrobić? Tak, tłumaczą na przykład, że sobie wziąć gałązki, znaczy tłumaczą, a my to robimy. Proszę powiedzieć, czego pani uczy tutaj na tym stoisku tych młodych kamiennogórzan? No właśnie, uczę takich prostych sposobów na zrobienie jajka woskiem i na kolorze, na ufarbowanych tych jajkach białym woskiem, a na białych, jak zrobię woskiem, no to wkładamy do barwnika i się farbuje. I teraz tu pani właśnie chce, to zrobimy. No i dzieci po prostu, pomimo że człowiek chce, żeby zrobiły lepiej, ale dzieci mają swoje metody, robią kropki, kreski i to ich zadowala po prostu. No właśnie, widzę, że jest duże zainteresowanie wśród dzieci. Jest. Dwa lata temu właśnie, jak mieliśmy takie warsztaty, to też dzieci sobie narobiły kropek, kresek, tak samo. I nieważne, że nie umią tak jak tego, bo nie dają rady, ale to w sumie ładnie wychodzi, bo nawet te jajeczko takie, to jest ładne. Do koszyczka jak da i dość takie ciekawe jest. No a po prostu lubię z dziećmi nie pracować, że się interesują, że chcą i że takie chętne są. A z czasem na pewno nabiorą po prostu i wprawy, i chęci i będą się udoskonalać. Laura. A powiedz mi, co trzymasz w ręce? Pisanki. Sam je wykonałaś? Tak. A jak to się wykonuje? W jaki sposób to robiłaś? Tam pani tam pokazywała, trzeba robić tam jakaś, była takie przyrządy, był wosk i kolory. Tam trzeba było robić te kropki albo paski, takie kreseczki. I powiedz mi, można to sobie wziąć do domu na pamiątkę? Można. A jak przyszłaś tutaj do muzeum, to umiałaś już takie coś robić, czy tu się nauczyłaś? Tu się nauczyłam właśnie. Ile ci to zajęła taka nauka? Nie wiem, chwilę. Pani pokazała tylko, że mamy robić kreski i już. Podoba się strasznie. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne są jedne tych chwil, na które czekamy.
się pana zapytać, co na tym stoisku się dzieje? Czego pan uczy? Uczy po prostu techniki rytowniczej ozdabiania jajek. Inaczej się nazywają kroszonki po polsku, a po naszemu pisanki. To jest trudna technika? No, niełatwa. Trzeba mieć trochę talentu w rysowaniu. Zrobienie takiej jednej kraszanki, ile zajmuje czasu? Zależy od wzoru. 3-4 godziny, a takie gęsie to i 2 dni. Pan mówi, że to panu tyle zajmuje, tak? Tak? A tutaj osobom, które dopiero uczą się? A to zależy od cierpliwości. Trzeba mieć cierpliwość. Ale później widać, że jednak... A później wciąga pomału. I albo się robi, albo się rzuci w kąt. I ten rezultat jest niesamowity. Tak jest. Robimy pisanki, robimy wzorki i bardzo mi się to podoba. A to trzeba jakąś specjalną techniką robić? Nie, mamy nożyk i po prostu jest pofarbowane jajko i robimy wzorki. Jeszcze na początek ołówek, ślad i robimy. A ktoś wam to tłumaczy, jak to trzeba robić? Jakąś metodą specjalną, czy to tak jak się chce? No, można jak się chce chyba. Stanowisku jest niezłe zamieszanie, tak powiem. Bardzo różne techniki mamy. Robimy sobie królika takiego wiosennego, niekoniecznie wielkanocnego, wiosennego. Oj, mamy i technikę dekupażu, i mamy pisaki akrylowe, i mamy dekory ceramiczne, po prostu. A dzieciaki w ogóle same wymyślają swoje techniki, więc efekty są. Jest no, niesamowite, bo kto przyjdzie, to jest inny króliczek. Rodzice nie krzyczą, że z tego stanowiska dzieci wychodzą ubrudzone? Staramy się nie brudzić już, dlatego są pisaki, a nie farby. Pan należy nadmienić, że dzieci przyszły dzisiaj do muzeum bez niczego, a wychodzą z gotowym jakimś produktem, tak? Tak, tak. Wyjdą z takim zającem, jakiego stworzą. Wykonywałam królika i bukiet. A trudno takie rzeczy robić? Nie, królika było łatwo, a bukiet to już trochę trudniej. A ile ci to czasu zajęło? Dużo? Nie, mało. Tak? Mam sprawne ręce, dlatego mało. A powiedz mi, takie zajęcia fajne są? Tak. Te z królikami prowadzi moja ciocia. To dlatego tak ładnie umiesz robić? Tak. Dzisiaj w muzeum robiłem palmę wielkanocną, jajko oraz pieczątki na serwetki. A skąd się dowiedziałeś, że w ogóle coś takiego tu dzisiaj się dzieje? Z telewizji, z internetu. Ale tak sądząc po twojej buzi, to oprócz tego, że robiłeś bukiet, to chyba coś zjadłeś smacznego. Tak. Jest dużo też, jest też żurek wielkanocny, kiełbasy, wata, wszystko. I ty to wszystko zjadłeś? Nie. Thank you.
Organizatorem głównym jest miasto Kamienna Góra, burmistrz miasta Kamienna Góra. Współorganizatorzy to nasze jednostki kultury, czyli Centrum Kultury, Muzeum Tkactwa i MCKF, czyli Miejskie Centrum Kultury Fizycznej. Poza tym wszyscy wystawcy, wszyscy, którzy wspomogli nas w tej organizacji, czyli organizacje pozarządowe, są szkoły podstawowe kamiennogórskie, czy to na scenie, czy wystawiają też zrobione przez siebie produkty. Oczywiście chcielibyśmy Wam przybliżyć troszeczkę tej naszej śląskiej, w sensie górnośląskiej, kultury muzycznej, takich najbardziej znanych piosenek, również biesiadnych. Ja wiem, że tutaj też ludzie się lubią bawić. Maestro, prosimy, już późno nam się wcale nie chce spać. I w ten cudowny sposób myślę, że żegnamy się. Znają nas knajpki i koty w zaułkach. Letnią nocą lubimy włóczyć się. Łatwo nas zgubić i łatwo odszukać. Pieśń przed nami biegnie i gitary śpiewi. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Czerwone wino będziemy pili aż do dnia. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Tak wyglądała wiosna. Wiosna w wykonaniu naszym tutaj na rynku. A jak się zaczęła historia w ogóle z tym projektem? Dostaliśmy z kolegą polecenie, żeby pojechać do miasta Görlitz. I chodziło o rewitalizację rynku. Rewitalizacja skojarzyła nam się z odnawianiem kamienic. Przyjechaliśmy. A tu się okazało, że chodzi o rewitalizację społeczną. Wróciliśmy tutaj do Kamiennej Góry i dzięki wspaniałym ludziom z naszych miejskich jednostek, czyli pracownikom Centrum Kultury w Kamiennej Górze, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej, zorganizowaliśmy tak zwaną burzę mózgów. Co tu w ogóle zrobić, żeby ożywić nasz kamiennogórski rynek? Żeby tutaj przyciągnąć ludzi. I od słowa do słowa najpierw szybko wymyśliliśmy, że co miesiąc będziemy robić jakąś imprezę. No ale wiadomo, koszty, nie zmieścimy się w kosztach projektu. Więc wypadło, że no to może raz na kwartał będziemy robić, czyli tak raz każdą porę roku. No i pani dyrektor muzeum, pani Małgorzata Ogonowska, gdzie jest pani Małgosia? Już gdzieś poszła. Padła na pomysł, to może to nazwiemy Cztery Pory Rynku. No i tak to zostało. Także ona jest matką chrzestną tej nazwy i to ona wymyśliła. W tej chwili przejdę sobie tutaj do naszych wystawców. Panowie, witam. Może parę słów powiecie, co tutaj macie do zaoferowania naszym mieszkańcom. I nie tylko mieszkańcom. Pyszne lemoniady, przede wszystkim nadmałamy smak, poziomkę i cytrynę, kawę świeżo paloną z ekspresu kolbowego, jak również przelewowego, jak również mrożoną, szejki w smakach przeróżnych. Na ten moment akurat preferujemy truskawkę, mango i wanilię, ewentualnie smoothie na bazie owoców, takie sorbety lodowe. No i wiele ciekawości. Zapraszamy, pierwsze stoisko. Po lewej stronie przechodzimy do kolejnego. Dzień dobry Państwu. Co możecie Państwo zaproponować naszym mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom? Zapraszamy na frytki belgijskie. Dzień dobry, zapraszamy na frytki belgijskie, na kalmary w cieście, na kreweteczki w cieście. Frytki z batatów polecamy, najlepsze z majonezem. I to wszystko. I zapraszamy do kolejnego stoiska. Przechodzimy do stoiska, ale nie jedzeniowego.
Co pan może zaproponować naszym mieszkańcom i gościom? No to jest polska mowa. Balony. Różnego rodzaju kolorowe balony. Zapraszamy tutaj z dziećmi. Mamy kotki, rybki, krokodylki. Czego dusza tylko zapragnie. Kolejne stoisko. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Może pochwalicie się, co macie tutaj w waszym repertuarze, w waszym menu. Dzień dobry, mamy pity greckie. Bardzo pyszne, zapraszamy. Nie wiem, co mam dalej powiedzieć. To co macie? Mamy pity greckie, także i do tego przystawki małże i kalmary. Czyli wszystko dla miłośników owoców morza. Zależy, kto to lubi. Zapraszamy, zaraz tutaj przywieźcie na rynek taki niebieski kamper, a przechodzę dalej. Zielony wódz, DW rejestracja, Wrocław. Witamy, proszę pochwalić się tutaj, co serwujecie. Serwujemy zapiekanki. Tylko zapiekanki? Tylko zapiekanki. A z czym je zjemy? Są pięć wariantów, wiejska, salami, ostra, wegetariańska, zwykła, taka podstawowa z pieczarki, ser i skórczak. Zielony samochód, zapiekanki różnego rodzaju dla miłośników zapiekanek, zapraszamy. A ja przechodzę dalej. Tutaj coś chłodnego, kolorowego. Co to jest? Mrożone napoje sorbetowe o różnych smakach. Mamy 9 smaków do wyboru. A który najlepszy? Trzeba spróbować samemu. Czyli wszyscy muszą kupić 9. Najlepiej. Myślę, że to stoisko jest bardzo widoczne. A przechodzimy do kolejnego. Ale tu pan mi podpowiada, że to też jest jego. No to pytamy się, co tutaj. A tutaj mamy z kolei gofry bąbelkowe. Takie nietypowe, inne, zwijane w rożku. Warto też spróbować z owocami, ze śmietaną. Zapraszamy. Zapraszamy do tych dwóch stoisk, sorbety i gofry. A ja idę troszeczkę dalej. Tym razem czarny trak. Halo, halo, słychać mnie jeszcze? Słychać. Co tutaj zjemy? Pyszne burgerki, 100% wołowina, z pysznymi dodatkami. No i zapraszamy. Uśmiechnięte trzy panie zapraszają do czarnego traka. Ja na razie to przerwę, do reszty z państwa przyjdę za chwilę. Bo się już przygotowujemy do puszczenia relacji z lata. A co w lecie? Lato zaczęło się w czerwcu. Nie wiem, czy państwo pamiętają, co tutaj się działo na rynku. Jeżeli nie, to zaraz przypomnimy. W obrazie, a ja powiem. Tu na rynku pojawiły się zabytkowe samochody. Było ich około 40. Z Niemiec, z Polski. To był rajd, który się odbywał tutaj na Dolnym Śląsku. A za chwileczkę krótki 20-minutowy film z tego, co się wydarzyło w lecie. Dzisiaj wszystko rozpoczęło się od godziny 12, jeżeli chodzi o cztery pory rynku, chociaż rynek swoim życiem znalazł w życiu od godziny 6 rano, bo cztery pory rynku w tym, to drugie wydanie było połączone z jarmarkiem staroci, więc pełno mieszkańców już od godzin wcześniejszych, bo te dwa elementy zostały połączone. Ale jeżeli chodzi o scenariusz cztery pory rynku, lato, druga część, od godziny 12 wszystko się rozpoczęło, punktualnie wjechały pojazdy zabytkowe w ramach 16 rajdu zabytkowych, międzynarodowego rajdu zabytkowych pojazdów IKAR 2019. To był moment niewiarygodny, niesamowity. Wszyscy byli absolutnie zszokowani, na rynek nie można było wejść, mnóstwo ludzi. Samochód za samochodem. W sumie wjechało 40 samochodów, które
były w różnym wieku. Te najstarsze były z 1924 roku, proszę sobie wyobrazić. Były te młodsze, te starsze były z lat 70. XX wieku, ale również z całkiem początku wieku. Zrekonstruowane, wspaniali ludzie w środku, w strojach z epoki. To było jak na planie filmowym, to było jak w filmie. Nie mogliśmy uwierzyć. One zostały ustawione pod sceną, szczególnie większość tych pojazdów, nie wszystkie się zmieściły na płycie rynku, część stała dookoła. No i nastąpiła prezentacja, organizatorzy opowiedzieli o rajdzie, opowiedzieli o tym, że cieszą się, że w Kamiennej Górze również takie zaproszenie przyszło. Po raz 16, po raz pierwszy w Kamiennej Górze i myślę, że nie po raz ostatni, bo strasznie się to wszystko spodobało. No i te samochody stanęły, właściciele udali się na zwiedzanie Kamiennej Góry, a my nie mogliśmy się napatrzeć, robili sobie zdjęcia, selfie z tymi samochodami, podziwiali. One były tak wycyzelowane, tak pięknie wymodelowane, zrobione. Naprawdę sam nie spodziewałem się, że kolekcjonerzy potrafią doprowadzić stare samochody, te, które znamy z filmów i z zdjęć, do takiego stanu. Zwierzę do nas następna załoga numer 4, DKW Cabrio z 1937 roku. I następna załoga numer 2, kierowca Buko Edmund Citroen AC4 z 1928 roku. Proszę zwrócić uwagę na styl tych państwa. Jest gorąco, a ci państwo futra. Prosimy żeby się odsunąć, bo te auta muszą tu zaparkować. Wszystkie przyjechały do nas na własnych kołach. Przyjechały, jadą przez cały Dolny Śląsk, natomiast wszystkie samochody przyjechały również, bo część samochodów była na przykład niemieckich i one przyjechały z Niemiec. One są zarejestrowane w specjalny sposób, poruszają się po drogach, mają zachowane wszystkie elementy, naprawdę było co podziwiać, kolorystyka. No i przede wszystkim fantastyczni ludzie, ci kolekcjonerzy, to pasjonaci, z którymi jak się rozmawia, to po prostu dusza rośnie, że ktoś potrafi włożyć serce, pieniądze w coś tak cudownego. Po raz pierwszy mieliśmy okazję oglądać tak dużą ilość pojazdów, czy w ogóle taka impreza w rynku. Myślę, że nie po raz ostatni, bo po prostu wszyscy za nie mówiliśmy. Mało tego, odbyły się 3 konkursy na najmilszy samochód. 2 dotyczyły dla tych starszych, dla młodszych. Pan burmistrz powołał komisję taką ad hoc, która oceniała i wręczała puchary, a publiczność za pomocą głosów wrzucanych do urn wybrała swój ukochany samochód. Publiczność miała na to 3 godziny. Z tego co pamiętam, około 300 osób, tak, wrzuciło do skrzynek swoje ulubione typy. Został wybrany jeden samochód, który został największą ilością. To był Ford T z 1924 roku. Nieprawdopodobna historia z tym samochodem. Mało tego, potem była loteria jeszcze. Wszyscy mieszkańcy, którzy wrzucili do urny głos na samochód, mogli wygrać nagrodę. Te nagrody były. Było ich ponad 20. Wręczał je pan burmistrz, więc była fajna przy okazji zabawa. Wrócili wszyscy właśnie właściciele, odebrali puchary i organizatorzy nie mogli się też nadziękować nam, znaczy panu burmistrzowi, organizatorowi głównemu i nam, realizatorom, za fajne przyjęcie, za atmosferę tutaj, bo była naprawdę fantastyczna. Ten dzisiejszy dzień można w sumie podzielić na dwie części. Ta pierwsza część to właśnie jarmark staroci i pokaz tych samochodów, a druga część, jesteśmy właśnie w jej trakcie. Proszę powiedzieć, co w tej drugiej części się dzieje? Tak jest. Część pierwsza to samochodowa, a druga rock'n'rollowa, tak można powiedzieć. Zaplanowaliśmy dużo dobrej muzyki na żywo. Te koncerty się już rozpoczęły. Pierwszym koncertem był koncert młodych ludzi z Wałbrzycha. Licealiści na niesamowitym poziomie myślenie muzyczne. Wspaniały koncert, ponad godzinę zagrali. 4 bisy, Darski. Częściej spadam niż się wnoszę, błagam Ciebie, dobry Boże, daj mi siłę, żebym zmienił się na lepsze. Może coś pomoże, może. Każde ubranie dziś zakładam przez głowę, niechęć nie rozbiera, no i znowu nic nie zrobię. Siadam przed
ciężką pudrę. Piszę 1/4 tekstu, siedzę 3 godziny i nie widzę w nim żadnego sensu. Bywają dni, w których nie czuję nic oprócz zapachu twoich włosów, a inne sprawy zostawiam na końcu. Bywają dni, w których nie czuję nic oprócz zapachu twoich włosów, a inne sprawy zostawiam na końcu. Jesteśmy zespół Derski, przyjechaliśmy do Kamiennej Góry z Wałbrzycha. Jesteśmy tak w wieku pomiędzy studiami a liceum. Czyli zaczynacie z przygodę z muzyką, czy latami gracie? To zależy, bo wśród nas, ja i Teodor na przykład, jesteśmy z muzyką od najmłodszych lat. Chodziliśmy do szkoły muzycznej, która nas też wykształciła. Emilia i Przemek są bardziej samoukami, że tak powiem. Ale to też daje jakąś świeżość, prawda, jak się wymiesza doświadczenie z pasją i wychodzi z tego coś naprawdę fajnego. Coś mi się nie zgadza. Rzuca cię słowem kocham cię. Życie me zna cię na pamięć i żyje cię nim bardziej niż ja. To euforia, a ja płaczę. Garcicie tym, co chciałam dać. Te dźwięki, które Państwo teraz słyszycie, to są dźwięki naszych muzyków zespołu Rock Tube. Hard rock pojawi się, nasi muzycy zagrają cudowne przeboje hard rockowe i covery. Za mocno chłodem jestem tam, gdzie nie ma mnie. Ciepłym wiatrem, a zwiętym kwiatem jem. Rodzina, go i zwerowa. Really, I don't want you.
Teraz będzie ostro, bo chłopcy zmienili gitary. Dziękujemy bardzo. Teraz jest idealnie. Teraz, prawie pod koniec koncertu. Żaklina, Piotrze, coraz częściej Was można teraz usłyszeć w naszym regionie. Cieszymy się bardzo, że mamy możliwość zagrania, pokazania się. Ciężko ćwiczymy, trenujemy, także chcielibyśmy się dzielić tym z ludźmi. Jesteśmy właściwie takim zrzeszeniem kamiennogórskich muzyków. Każdy, kto kiedyś miał jakąś styczność z zespołem, własne zespoły tworzył, teraz jest jakby taka, powiedzmy, kolokwialnie zbieranina ludzi, ale każdy coś nosi do siebie i też super. Są te pomysły, można zagrać dużo piosenek i też jakby widać, że scena kamiennogórska no, obfituje w muzyków. Więc...
gwiazda, na którą wielu osób czeka. Zaprosiliśmy najważniejszy polski zespół bluesowy w tym kraju, JJ Band, z Jackiem Ebusiem na czele. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Miło, że jesteście z nami. No i proponujemy wam koncert, który będzie się opierał na utworach bluesowych, naszych autorskich, ale także na utworach, które dobrze znacie. Do tego dojdziemy. Teraz BB King i 3 O'Clock Blues. Wszyscy gotowi? Okej! I'm just looking around me, my baby, she can't be fine. I'ma look around, my baby, she can't be fine. If I can find my babe, I'm gonna go to the golden ground. That's what the man can go. A na harmonice Bartek Łyczycki. Państwo, chciałbym przedstawić muzyka z Wrocławia, nasz przyjaciel Andrzej Stagraczyński, gitara basowa. Andrzej! JJ Band pierwszy raz na scenie w Kamiennej Górze, tak? No, tutaj na rynku chyba tak, po raz pierwszy, chociaż bywaliśmy kiedyś już klubowo, ale po raz pierwszy na dużej scenie na rynku. Zespół powstał tak naprawdę na warsztatach bluesowych w Bolesławcu, Blues nad Bobrem, w roku 2001. Stacjonował przez wiele lat w Jeleniej Górze i właściwie tak jest do tej pory, aczkolwiek w tej chwili już członkowie zespołu są troszeczkę po Polsce rozsiani. Dwóch jest z Jeleniej Góry, obecny ze mną Bartosz Męczycki, mieszka obecnie w Warszawie. Harmonika jest instrumentem na wskroś bluesowym, aczkolwiek można grać na niej różne gatunki muzyczne i muzykę poważną, i funky, i jazz. Natomiast faktycznie, no, gdyby można wymienić taki najbardziej bluesowy instrument, to będzie na pewno gitara i harmonika. Graliście również z jednym pewnym kamiennogórzaninem. Darek Tabiś pochodzi z Kamiennej Góry, tutaj mieszka, jest wokalistą i też zdarzało nam się z Darkiem muzykować. Zresztą nagrał jedną piosenkę na naszej płycie, która pochodzi z 2010 roku, która była zresztą poświęcona muzyce Breakoutu Tadeusza Nalepy. Także jest akcent kamiennogórski w naszym graniu również. Nie mógł nic, nie mógł nic. To bardzo ładnie się ułożyło. Jarmark, samochody i muzyka na wieczór. Idealny moment do tego, żeby posłuchać dobrej muzyki. Nie był nikt, nie był nikt, taką drogę.
I tak minęło lato, zanim przejdziemy do jesieni. Jak Państwo pewnie zauważyli, a zauważyliście, na rynku już zeszły piątek pojawiła się wystawa. Ona znajduje się teraz w tej chwili za mną. A co ta wystawa pokazuje? Wszystkich 10 partnerów, wszystkie 10 miast, 4 po stronie niemieckiej i 6 po stronie polskiej. I na tych tablicach możecie się Państwo dowiedzieć, co każdy z partnerów projektu zrobił. W Kamiennej Górze wiecie, 4 imprezy na 4 pory rynku. Jacy to partnerzy? Po kolei, alfabetycznie. Bautzen, czyli po polsku Budziszyn, Bolesławiec, Chełmsko-Śląskie, jakaś znajoma nazwa, Gerlitz, Gryfów, Śląski, Kamienna Góra oczywiście, Lubomierz, Reichenbach, Zittau i Żary. Pierwszy alfabetycznie Bautzen, bardzo ładna miejscowość, niedaleko za polsko-niemiecką granicą. Kto nie był, polecam, bardzo piękne miasto. I co Bautzen przygotował w ramach tego projektu? Tak jak w ogóle przeglądałem i uczestniczyłem w tych projektach, to nasi partnerzy niemieccy skupili się na bardziej tam dokumentacji, co zrobić z tym, bo u nich jest problem taki, że w miastach, w tych centrach stoją puste kamienice. U nas to są mieszkańcy, jesteście wy. A tam są pustostany, mimo że wyremontowane, piękne, tam nie ma ludzi. I oni się bardziej skupili w tym projekcie na opracowaniu takiej koncepcji, jak zaludniać i co tam przenosić do tych kamienic. Przenoszą instytucje, szkoły muzyczne, próbują przenosić sklepy, tak żeby ożywić te centra miast. Kolejny partner z naszej listy to Bolesławiec. Z czego znany jest Bolesławiec? Wiecie Państwo? A kojarzy Wam się ceramika bolesławiecka? I oni, wykorzystując to swoje ceramiczne doświadczenie, stworzyli projekt takich dwóch ławek ceramicznych. I to postawili na rynku, mając nadzieję, może i słuszną, nie wiem, sprawdzimy, że dzięki tym dwóm ławeczkom więcej turystów, więcej ludzi pojawi się na rynku. Kolejny partner to Chełmsko-Śląskie. Tutaj już chyba Państwo powinni być bardziej zorientowani. Chełmsko-Śląskie, tak jak i Kamienna Góra, jak i okoliczne miejscowości, słynęło z tkactwa. I oni w swoim projekcie chcieli pokazać warsztaty dawnych zawodów, a skupili się głównie tutaj na zawodzie tkackim. Kolejny partner projektu to miasto Görlitz, graniczne, po naszej stronie Zgorzelec. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że Görlitz nazywane jest niemieckim Hollywood. W tej miejscowości nakręcono blisko 100 filmów, nie tylko niemieckich, bo i międzynarodowych. Mi najbardziej zapadł w pamięci taki film Grand Budapest Hotel. I oni postanowili w centrum miast, w nieczynnych witrynach sklepowych, zamieścić fotosy właśnie z tych filmów, żeby ludzie chodząc widzieli, że w tym miejscu był nagrywany ten film i ta scena. I w takim kierunku poszło miasto Görlitz. To na razie połowa partnerów. O reszcie opowiem po zimie. A teraz płynnie przejdziemy do jesieni naszej. A co się wydarzyło na jesień? Zespół Olga z Kamiennej Góry obchodził 20-lecie twórczości. Zaprosili różnych gości. I na jesień ci Państwo, którzy tutaj są, pamiętają, że też food trucki pojawiły się w Kamiennej Górze. Także dzisiaj nie jest ich pierwszy raz w Kamiennej Górze.
Rok temu, we wrześniu, food trucki zadebiutowały tutaj na kamiennogórskim rynku. A co dokładnie się działo w tym czasie? Pokażę kolejny krótki film. Zapraszam. Dzisiaj będę Państwa przewodnikiem na spacerze po mieście. Często szukamy informacji albo znajdujemy informacje, na jakim planie jest budowany kościół. Na planie, czyli jaki kształt ma obrys kościoła, w tym przypadku na planie prostokąta, tak. Model burmistrza tak zupełnie współczesny. Za chwileczkę pójdziemy do gabinetu, dawnego gabinetu burmistrza. Tam stał fotel. Fotel, który trafił do muzeum bardzo szybko. Ja chciałem zwrócić się do dzieci przede wszystkim i do waszych rodziców, bo to zabawa i propozycja dla rodzin w muzeum. Jest niezwykła zabawa, interaktywna. Muzeum jest w posiadaniu ogromnej kolekcji lalek z całego świata i na bazie tej kolekcji instruktorzy muzeum i Centrum Kultury wymyślili scenariusz pod hasłem Poszukiwacze zaginionej lalki. To jest bardzo duży problem. Ja sobie z nim sama nie mogę poradzić. Dlatego zaprosiłam Was tutaj do muzeum, żebyście mi pomogli. Jesteście na to gotowi? Tak, jasne. Ja chciałam Wam przedstawić siedmioro przyjaciół naszej zaginionej lalki. Cztery pory rynku, jesień. Jesień kojarzy nam się z pewnym spokojem, wyciszeniem. Zapanowana jako taki układ piesiadny, stąd festiwal food trucków i pierwsza część artystyczna, biesiada. Klasyczna biesiada dwugodzinna z piosenką. Szanowny zespole, Olgo, raz jeszcze nisko się kłaniamy. Dziękujemy pięknie za te 20 lat.
I mamy dla was oczywiście, że tort. Marcelino, proszę pokazać ten tort tutaj bliżej publiczności. Tort, ze mnie było wątpliwości, 20. Okrągła cyfra. Mam nadzieję, że podzielicie się dzisiaj tortem ze swoimi gośćmi. Życzymy smacznego. Ten tort jest dla was. Drodzy Państwo, tylko pozazdrościć takiego jubileuszu, jaki Państwo zespół Olga mieli dzisiaj. Nie każdemu jest dane doczekać 20-lecia. Praktycznie całe miasto na Waszych urodzinach dzisiaj zeszło się na rynek kamiennogórski. No właśnie, dzisiaj jesteśmy tak szczęśliwi, że tyle ludzi przyszło, że to te zaproszenie od pana Dańczaka dotarło do ludzi jednak. Że te cztery pory roku też swoje zrobiły, nie? Mimo takiej pogody, nie? Ale ludzie przyszli. Jubileusz 20-lecia istnienia. Większość tego czasu spędzili w Centrum Kultury. Opiekujemy się nimi od wielu lat. Nieprzeliczona ilość występów, wyjazdów, piękne wzruszenia i występy. Znamy ich i z telewizji, i z występów w przeróżnych miejscach na terenie powiatu i Polski. No i dzisiaj, w tym roku, obchodząc 20-lecie Twojego istnienia, odbyło się kilka imprez, gdzie wystąpili w ramach właśnie swojego 20-lecia, a ten to taka kropka nad i tutaj dla Państwa na naszym kamiennogórskim rynku. Zaprosili zespoły, w sumie z nimi wystąpi 5 zespołów. Była moda i ja przeszłam, była moda.
przedbojów. My istniejemy 20 lat i spotykamy się w każdy wtorek. Jest to takie spotkania, takie raczej rodzinne bardzo. Dzisiaj pomagają Wam inni, bo to i Centrum Kultury, i Muzeum Tkactwa, w którym się znajdujemy, tak? Jesteśmy bardzo wdzięczni panu Dańczakowi, pani Ogonowskiej, że nam tyle pomogli w tym zorganizowaniu naszego święta, bo my nas nie stać by było gdziekolwiek cośkolwiek zrobić, nie? A przy tym właśnie tych czterech porach roku udało się to. Zapytałem szefową zespołu, czy program ma jakąś nazwę. Powiedziała, że nie, ponieważ oni robią taki The Best Of, specjalnie przygotowany dla nas, wyjątkowa rzecz. Po raz pierwszy zestawili w taki, a nie inny sposób, żeby nas uszczęśliwić. Nasze oczy i uszy niech się otworzą. Będzie pięknie, będzie ciekawie. No i oni po raz pierwszy. I przywitajcie ich oklaskami. Zespół Pieśni Tańca z Fabrycha! Tradycję mamy już dosyć zacną, dlatego że w przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 65-lecia. W tej chwili takich stałych uczestników jest to około 120 osób w różnych grupach wiekowych, począwszy od takich najmłodszych 3-latków, no a jakby górnej granicy nie stawiamy zespołowiczom. Thank you.
dużo koncertujecie? Jeśli tylko mamy czas i okazję, to oczywiście staramy się pokazywać, pojawiać, bywać. A jak to jest? W jakich rejonach? Czy to jest cała Polska, czy mniej więcej tutaj Dolny Śląsk? Powiem tak, że to jest i Dolny Śląsk, i Polska, ale jest też to świat, bo wyjeżdżamy na festiwale folklorystyczne przez okres wakacji i tam też reprezentujemy nasz folklor. No to pochwalcie się, gdzie byliście najdalej. W Brazylii, w Chinach. No to chyba są te najdalsze punkty na chwilę obecną. A jak pani ocenia ten występ dzisiejszy w Kamiennej Górze? Ja jak zwykle jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że przybyliśmy tutaj pierwszy raz do Kamiennej Góry i że udało nam się tutaj w Kamiennej Górze przekazać nasz folklor, naszą cząstkę. Pięknie. I tak minęła jesień. Gwoli wyjaśnienia, w czasie tego wydarzenia jesiennego mogliście Państwo dzięki pracownikom Muzeum Tkactwa, instytucji, która się znajduje w tamtym budynku, pokazuję specjalnie, bo wiem, że nie wszyscy z Państwa, mówię o Kamiennogórzanach, byli jeszcze w tej instytucji, a zapraszam, jest co tam zobaczyć. Ale dzięki pracownikom Muzeum Tkactwa mogliście poznać miejsca w Kamiennej Górze znane, ale nieznane Państwu, bo kto z Państwa był kiedyś w ratuszu? Nie mówię w ewidencji ludności, gdzie dowód osobisty odbieraliście, tylko gdziekolwiek jeszcze tam w innych pomieszczeniach. To był w gabinecie burmistrza. Trzy osoby naliczyłem. A dzięki temu projektowi i dzięki pracownikom Muzeum Tkactwa można było wejść do ratusza, usiąść nawet w fotelu burmistrza. Można też było pozwiedzać i zobaczyć eksponaty w samym muzeum. Właśnie to wszystko dzięki temu projektowi. Ja teraz powolutku przechodzę, bo przerwałem u sympatycznych trzech pań z czarnego traka. A teraz zbliżam się do żółtego, do kurczaków. Pani już mnie widzi, uśmiecha się, dzień dobry. Zareklamujcie się, co można u Was zjeść. Zapraszamy na skrzydełka i na filety z kurczaka. Mamy kurczaki takie amerykańskie w trupiącej panierce z frytkami, sosami i keczupem. Zapraszamy żółty trak, tutaj gdzie ja stoję. Przechodzę dalej, a tutaj napoje o smaku chmielu. Kolega, tak? Co masz powiedzieć? Co tutaj macie? A więc tak, mamy dwa piwa,
pierwsze to piwo koncernowe z browaru Namysłów. Jest to Namysłów Pils. Drugie to piwo kraftowe, rzemieślnicze z browaru Widawa w Szęstawie Małej. I na kranie mamy tropikalną IPę. Ona się charakteryzuje cytrusowymi chmielami, jest troszkę goryczkowa. No i mamy również lagera w butelce. Zapraszamy. A proszę nam powiedzieć, gdzie jest Szęstawa Mała? A więc tak, to jest województwo dolnośląskie, koło Wrocławia, w kierunku Jelcza-Laskowic, Oławy. Znajduje się taka mała miejscowość Szęstawa i tam właśnie jest ten browar. Zapraszamy również do restauracji Czarny Kur, bo to jest w jednym budynku. Również można zjeść dobre mięso, dobre steki i dobre żeberka. O, i tutaj krzyczą gorąco polecam, czyli napój o smaku chmielowym. A ja tutaj przechodzę do kolejnego traka. Dzień dobry Państwu. Co możemy u Państwa zjeść? Dzień dobry, witam wszystkich. U nas możecie zjeść mini donaty. Mini donaty w czterech odsłonach. Nutella z piankami marshmallow, czekolada, toffee i orzechy. To jest druga propozycja. Trzecia propozycja. Tu mamy owoce prosto z lasu z taką kolorową posypką. A następnie mamy klasyczne cynamonki, cukier puder z cynamonem. Oprócz tego mamy jeszcze lody hawajskie, prosto z Hawajów, ze specjalnego, mocno zmrożonego lodu w różnych odsłonach, z różnymi sosami. Są to lody hawajskie, ale historia jest taka, że na samym początku, w IV wieku, cesarz japoński wysyłał swoich podwładnych na góry. Tam zbierali śnieg, zbierali mu lód i on sobie różnymi sosami polewał i stamtąd się wywodzą właśnie lody hawajskie. No i to wszystko mamy tutaj, zimne napoje i tyle. Zapraszamy tutaj do narożnika, zaraz koło tego dmuchańca, na coś słodkiego, ale tak przez przypadek ten wystrój tego traka nawiązuje do historii powstania tego projektu. Tak wygląda donut, czyli ten amerykański pączek. Z tą dziurą w środku. I tak wyglądają miasta właśnie w Niemczech i teraz powoli w Polsce. W środku się wyludniają, a na zewnątrz ludzie uciekają, budują się. Chociaż na naszym rynku nie widać, żeby tutaj się coś wyludniało. Kolejne stoisko. Młody człowieku, zapraszam ciebie. Kolego, zapraszam. Nie jest to stoisko z jedzeniem, ale pochwal się, co tutaj można zrobić. Można sobie pozjeżdżać na lwie oraz skorzystać z tego rejsu fama oraz poskakać na trampolinach. Rozumiem, że to rozrywka przeznaczona do naszych milusińskich, a czy dorośli też mogą skorzystać? Oj, niestety nie. Czyli jaka jest granica wieku? Chyba, że ewentualnie późnym wieczorem. Słyszeli dorośli? Późnym wieczorem zapraszamy na to stoisko. Kolejne. Dzień dobry. Proszę się pochwalić, co tutaj możemy kupić, zobaczyć? Zapraszamy przede wszystkim na bardzo ładne, kolorowe bransoletki z koralików szklanych i jadeitowych. Mamy w naszej ofercie również różnego rodzaju opaski i obrazki z różnymi treściami. I to wszystko. To było ostatnie stoisko. Zapraszamy do wszystkich. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Napoje, lody, pączki, hamburgery, owoce morza. A my płynnie przechodzimy do ostatniego już filmu podsumowującego ten projekt, czyli zima. Jak zima, no to nam się kojarzy z jarmarkiem bożonarodzeniowym. W tym roku bardzo bogato. Zaczęło się od... Zapytam się tutaj koleżanki, koleżanko. Orszak, przypomniał mi się to. Od orszak świętego Mikołaja. Niektórzy pamiętają, bo szedł od ratusza tutaj dookoła rynku. Bardzo kolorowy, ciekawe postaci. No i tradycyjnie na jarmarku można było wszystko kupić na święta. Wędliny, ozdoby choinkowe. Była też scena, można było posłuchać muzyki, a wszystko w telegraficznym skrócie na Telebimie. Zapraszam. Trzy, cztery! Mikołaj!
fantastyczna rozgrzewka przed tym, co w sobotę i w niedzielę. Wszystko zaczęło się od 14, od tłumów przedszkolaków i ich rodziców i znajomych, bo to oni rozpalili ten ogień jarmarku tutaj, ubierając choinki najpierw ozdobami zrobionymi w przedszkolu, później były śpiewane piosenki przez przedszkola, a wystąpiły wszystkie 4, 1, 2, 3 i 100 krotka. To wszystko w asyście Mikołaja. No i co? Mikołaj ocenił wszystkie występy pięknie, były prezenty. Oni rozpoczęli tutaj występy artystyczne na scenie. Scena towarzyszy kramarzom ponad 30 różnych stanowisk, gdzie handlowcy działają. Piękne domki, piękne kampingi, urządzenia, gdzie sprzedawane są gadżety świąteczne, których nabyć normalnie w galeriach, w sklepach nie można. Bombki w każdym wymiarze i no, przepiękne stroiki. Coś do jedzenia, coś do picia. Piękne rzeczy, które nabyć można tylko na tego typu jarmarkach. Są czapki świecące, różowe czapki. A to są czapeczki świecące. Piękne dekoracje, które można powiesić w oknach, na drzwiach. Pewnie, że tak. Po raz kolejny papcie w różnych rozmiarach. Pachnie goździkami. Co jeszcze jest w środku? Goździki, miód, imbir, ogólnie przyprawy, cukier trzcinowy i czerwone wino podstawowe. Kiełbaskę i mamy jeszcze wędzone... Szynka z kawaleron, szynka, boczek i trzy rodzaje kiełbaski. Fantastycznie, ale słuchajcie, zapach taki, że no nie wiem, czy my odejdziemy tak szybko od tego straganu, ale mamy również słoiczki z napisem słoina marnowana, smalec, mięskim serek. Zapraszamy wszystkich na Bigoś Pyszny, a tutaj mamy takie fajne rzeczy, które dzieci wykonały. Myślę, że już niebawem one znikną tutaj z naszego domku, bo już część zniknęła. Cały rynek wypełniony rekwizytami, piękny namiot, który jest wielką kawiarnią, gdzie można usiąść i coś zjeść, przekąsić i obejrzeć wszystko to, co dzieje się na scenie. Po przedszkolakach, mówię o scenie, kamiennogórzanie zaczęli śpiewać, tańczyć, różne występy. Oj, że imię na gadatynę, narodzi się punkt dzieci. I właściwie działo się tyle, że mieszkańcy nie wiedzieli na co patrzeć, w czym brać udział. Mogli robić wszystko. Robić zakupy, a przy okazji oglądać to, co działo się na scenie, bo cały czas sporo osób czekało na finał tego, co wydarzy się dzisiaj. W każdym dniu będzie koncert dnia. Dzisiaj koncertem dnia był koncert zespołu Castle Dreams, zespołu rockowego, mocnego, który dzisiaj specjalnie dla Kamiennogórzan przygotował jedyny taki w Polsce projekt kolędy na rockowo.
A po nich teatr żywy z Bielawy ruszył z wierskim orszakiem świątecznym spod ratusza, dotarł tutaj do rynku. Te głosy, które Państwo słyszycie, to właśnie jeszcze Mikołaj Orszakowy żegna się i robi sobie selfie z mieszkańcami Kamiennej Góry. Wąska Balbinka? Nie, tak się nie nazywa wcale nasz renifer. Drodzy moi, wymieniłem już wszystkie postaci, które towarzyszą świętemu Mikołajowi. A powiedzcie mi, czy ktoś z was zna jakiś wiersz albo piosenkę o świętym Mikołaju? Przedstawmy się, ja mam na imię Mikołaj, a na 3-4 wy powiedzcie swoje imię. 3-4? Jasno Betlejem skatować go przeświat, żeby razem z nami przy tym stole siadł. Prowadź o tu do nocy dalekich dróg, aby razem z nami kolędować mu. Drugi dzień jarmarku bożonarodzeniowego 2019. Jaki był? Cudowny, taki sam jak dzień pierwszy. Kapitalna atmosfera, wszystko rozpoczynało było się od godziny 14, troszkę w kroplach deszczu, w takim zwolnionym tempie, bo dmuchało wiatrem, ale zgodnie z naszym scenariuszem najpierw fantastyczne dwa zespoły młodych ludzi z liceum powolutku wyśpiewało cudowne pieśni. Na scenie pojawiła się pierwsza nasza gwiazda, znakomite trio z Jeleniej Góry Głoś i zrobiło się coraz bardziej kolorowo. Wiatr cichł, deszcz przestawał padać, przybywali ludzie, otwierały się kramy, kramiki, zaczęło być coraz bardziej cudownie. Pojawili się również soliści i piękne piosenki. No i rozpoczęły się również działania w muzeum. Oj, było pięknie. W tej chwili dzieci tworzą, bawią się kreatywnie, tworzą pierniczki. Czyli każde dziecko dostaje pierniczka, ma do dyspozycji kolorowe lukry, posypki i tworzą, ozdabiają, po prostu żywa twórczość. Dzieci są bardzo kreatywne, także robią to, co im tylko wyobraźnia podpowiada. A z czego korzystają? Korzystają z gotowych, upieczonych wcześniej pierniczków, według tradycyjnego przepisu, a do wyboru mają jeszcze kolorowe lukry, posypki i tym właśnie te pierniczki dekorują i ozdabiają. Później gotowe pierniczki zanoszą do swoich domów. No z tym może być ciężko, bo z tego co tutaj widać, to dzieci od razu je konsumują na miejscu. Mamy pięknie pachnące pierniki, które sami ozdobiliśmy. Opowiedz, co tam jest na tym pierniku? Lukier, kulki i małe drobsiki. Przyznaj się, próbowałaś już go? Trochę. Co tam trzymasz w ręce? Pierniczka. Ale to już jest chyba połowę piernika. Tak. A gdzie druga połowa? Zjadłam. Brzuszko. Teraz właśnie lukruję drugi piernik. A gdzie jest pierwszy piernik? W brzuchu. W brzuchu. Dobry był? Mhm. A powiedz mi, jak ozdabiałaś tego piernika? Lukrem, choinkami, kulkami i choinkami. Pierwszy raz jesteście na tego typu warsztatach w muzeum? Tak, pierwszy raz. Ale chyba nie ostatni. Na pewno nie. Dzieci przepięknie wykonywały to, co pani instruktor proponowała, czyli ozdabiały pierniczki lukrami, posypkami, tworzyły takie małe pierniczkowe dzieła sztuki, po czym każdy zabrał własnoręcznie ozdobionego pierniczka ze sobą. Zabrał albo nie zdążył zabrać.
niektórzy zjedli już przy stole, przy którym pracowali. W Muzeum Tkactwa odbyło się spotkanie zatytułowane Pieśni Adwentowe i Bożonarodzeniowe, krótka historia i wspólne śpiewanie. Została opowiedziana krótka historia tych najbardziej znanych kolęd, pastorałek i pieśni adwentowych oraz wspólnie ze wszystkimi uczestnikami spotkania wykonaliśmy fragmenty tych pieśni. Pierwsza wzmianka właśnie pojawia się w śpiewniku Michała Marcina Mioduszewskiego. Znacie Państwo? Radość rodzi wszędzie synie, anioł budzi przy dolinie, pasterzy co paszli mi pokorę mały. Mój Maruśki, 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 pięknie. Stworzył się ogromny chór z mieszkańców Kamiennej Góry. Mieszkańcy naszego miasta są niezwykle muzykalni i wszyscy znają kolędy. A po tych kolędniczych szaleństwach i tym cudownym spotkaniu w muzeum, na scenie tutaj na rynku pojawiła się gwiazda wieczoru. Koncert wieczoru, kapela Jędrusie i dali czarowny koncert, 70 minut rytmów, które chyba troszkę wprowadziły nas już w układ sylwestrowy, zabaw sylwestrowych, no ale było też sporo utworów kolędniczych. Niezwykły eklektyzm w ich muzyce, pomieszanie gatunków, bo troszkę punka, troszkę folku, troszkę takiego jazzowego, mocnego działania, instrumenty dęte, saksofony, fantastyczne piosenki. Było pięknie, ludzie tańczyli, bawili się świetnie, sporo osób dzisiaj w tym drugim dniu, wspaniały dzień, wszyscy czują się świetnie, uśmiechnięci i nikt nie chce wychodzić z rynku i my się z tego bardzo, bardzo cieszymy. I najlepszego w nowym roku i nawet szczęścia i pomyślności wam życzę. Amelia. Dużo śniegu, przepięknych, radosnych świąt w gronie rodzinnym i dla wszystkich kamiennogórzan.
nowego roku i żeby było dużo radości w rodzinie. Бажаємо найкращих, всього найкращого для мешканців Кам'яної Гори від мешканців України. Веселих свят, всього найкращого. Życzę każdemu wszystkich świąt wesołych, Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Życzę dla wszystkich mieszkańców Kamiennej Góry i burmistrza, zdrowych, ciągli szczęśliwego Nowego Roku. Radosnych świąt wszystkim mieszkańcom życzy Paweł. Po prostu najlepszego wszystkiego dla całej Kamiennej Góry. Życzę każdemu wszystkiego dobrego i szczęścia w Nowym Roku, Martyna. Wszyscy wiedzieli o tym, że czekamy na ten wielki finał, na finał związany z Gwiazdą Wieczoru, zespołem Turnioki, który dosłownie kilka minut temu zakończył swój występ, ale w międzyczasie była jeszcze super zabawa z życzeniami dla Kamiennogórzan. Życzenia polegały na tym, że można było na specjalnej karteczce napisać życzenia dla od siebie, dla Kamiennogórzan, podpisać się. Później burmistrz Kamiennej Góry losował te karteczki i rozdawał nagrody. Odczytywaliśmy te życzenia, one były piękne, one były wszystkie dla nas, życzyły nam wszystkiego dobrego i żebyśmy tutaj rośli w siłę i byli w zdrowiu. Dla wszystkich ludzi w Kamiennej Góry i okolic, bądźmy razem w tym pięknym czasie, życzy Bzyk. Bzyku. Bzyku, jesteś? Jest! Witamy serdecznie. Fajne życzenia, kilkaset osób wzięło udział w tej zabawie, kilkadziesiąt nagród od burmistrza rozdanych. Szef miasta, pan Janusz Kodasewicz, później częstował jeszcze barszczem ciepłym wszystkich, bo troszkę podmazliśmy i było bardzo fajnie i przyjemnie. W tym czasie zespół nasz, nasza gwiazda dzisiejszego wieczoru zamontowała swoje urządzenia i zagrali. Zagrali 75 minut dokładnie. Podczas ostatniego wydarzenia z cyklu Cztery Pory Rynku, czyli podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. I tak się zakończył cały projekt tutaj w Kamiennej Górze. A co w innych miastach? W Gryfowie Śląskim wydano monografię na temat miasta, a także w miejscach historycznych, w siedmiu miejscach historycznych zamontowano tablicę z opisem tych miejsc oraz ze zdjęciami archiwalnymi. Kamienną Górę
poznali Państwo już teraz przez ponad półtorej godziny. Przechodzimy do kolejnego miasta, Lubomierz. Lubomierz znany dzięki filmowi Sami Swoi, naszej całej trylogii Sami Swoje Kochaj albo Rzuć. Oni postanowili w centrum miasta wyremontować park, który tam przylega do zespołu klasztornego. W tym parku zamontowano nowe ławki, nowe kwietniki i taki był ich projekt. Kolejne miasto, kolejny partner to Reichenbach w Saksonii. Partnerzy niemieccy tutaj skupili się głównie na, tak jak mówiłem, na dokumentacji, tu też dokumentację odnośnie zagospodarowania ich rynku przygotowali. Miasto Zittau, czyli Żytawa, kolejne studium urbanistyczne na temat zagospodarowania przestrzeni publicznej. Bardzo zachęcam Państwa do wizyty w tym mieście. To jest miasto przygraniczne, po drugiej stronie mamy Bogatynię. Rynek bardzo ładnie odnowiony, ale mają ten sam problem jak to w każdym mieście niemieckim. Odnowione kamienice, a puste. Tam postanowiono przenosić do miejskich, znaczy do tych kamienic odnowionych instytucje. Tam działa filia Uniwersytetu z Drezna. Tam jest, ma swoją siedzibę szkoła muzyczna. W jednej pierzei uruchomiono kilka sklepów i restauracji. Druga pierzeja została jeszcze do wykorzystania. No i miasto Żary. Mimo, że nie jest na Dolnym Śląsku, jednak jest naszym partnerem. W tym mieście władze postanowiły odnowić jedną z wież, która się zachowała. Nie była w dobrym stanie, tam zamieszkały dzikie gołębie. Tą wieżę może nie wyremontowano, ale doprowadzono do takiego stanu, że można tam ją zwiedzać. Wszystko to w szczegółach możecie Państwo zobaczyć na tych tablicach. Tutaj od kolegów realizatorów mam taką prośbę, że bo my powoli zbliżamy się do końca tego podsumowania. Koledzy realizatorzy w ciągu godziny złożą swój sprzęt, zwiną kable, tak żeby tu nie było niebezpieczeństwa. I każdy z Państwa od dzisiaj aż do 16 sierpnia, bo do 16 sierpnia ta wystawa tutaj gości, będziecie mogli przeczytać na temat tego projektu, co każde miasto zrobiło, co Kamienna Góra zrobiła. Oczywiście jeszcze muszę to powiedzieć, bo jest to mój obowiązek. Środki na to, co się wydarzyło w Kamiennej Górze, pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. 85% oni nam dofinansowali, naszego wkładu było 15%. I to wydarzenie organizowane było w ramach projektu Revival, rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii przy wsparciu środków zewnętrznych z Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Chciałbym podziękować, bo ten program udał się dzięki wielu osobom, ale też dzięki Państwu, bo ktokolwiek tutaj był w Kamiennej Górze, kto widział relacje, to był zaskoczony, że tak licznie mieszkańcy Kamiennej Góry przyszli tutaj na rynek. I to dzięki Wam ten program się udał, bo ja widzę, że może jest potrzeba taka wśród mieszkańców, żeby przyjść, odpocząć, posiedzieć. Czyli traktujecie rynek jako miejsce spotkań. I mam nadzieję, że ten projekt będzie realizowany w kolejnych latach. Zobaczymy, jak się sytuacja epidemiologiczna rozwinie. I że cały czas tutaj będziecie przynajmniej w każdej porze roku raz spotykać, uśmiechać się, jeść, pić, śpiewać, tańczyć i że to będzie kontynuowane przez lata, że to był tylko taki początek. A na koniec chciałem wszystkim podziękować. Chciałem podziękować naszym instytucjom kultury, pracownikom Muzeum Tkactwa, które tu reprezentuje pani dyrektor Małgorzata Ogonowska. Brawa dla tej pani. Dla pracowników Centrum Kultury, które reprezentuje dyrektor tej instytucji, pan Marek Dańczak.
Dla pracowników Urzędu Miasta, a konkretnie z Wydziału Promocji i Polityki Społecznej, który reprezentuje pani kierownik Natalia Mataczyńska. Są też osoby, które uczestniczą, a których zazwyczaj nie widzimy. I tutaj taki schowany realizator dźwięku z Centrum Kultury, pan Grzegorz. To on tutaj nagłaśnia wszystko, dzięki niemu wy to wszystko słyszycie. Siedzi zawsze schowany za taką konsolą. Tu chciałem jeszcze podziękować, on nie skieruje teraz kamery do siebie, ale może jego kolega inną kamerę skieruje na niego. To jest nasz kamiennogórzanin. Często go gdzieś widzicie, on tu biega z tą kamerą. Krzysiek Zagrodny. On ten cały materiał nakręcił sam z siebie, on nikt go nie prosił o to. To, co żeście tutaj oglądali. On to nakręcił, zarchiwizował i to jest do obejrzenia. I to dzięki niemu. Podziękujmy jeszcze, że możecie to oglądać. Nie tylko wy. Są jeszcze ludzie. Nie wiem, czy ich tutaj zobaczy. O, jednego zobaczyłem. Ucieka, ale dobrze. Jak nie chcę być oku kamery, to... Ponieważ to wszystko, co tutaj jest rozłożone, te całe elementy, ciężkie konstrukcje, płotki, sceny, przez wszystkie te cztery edycje, to dzięki pracownikom Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej. To jest ta instytucja, która zarządza zalewem, stadionami, boiskami, orlikami i oni zajmują się tym sprzętem. My tej pracy nie widzimy, my przychodzimy na gotowe, znaczy my widzimy jako pracownicy, ale państwo nie widzą tej pracy, przychodzimy na gotowe, to stoi, wy stąd pójdziecie, a oni wieczorem czy w nocy będą to rozkładać tak, żeby w poniedziałek tutaj było czysto. Jeszcze raz dziękuję państwu za to, że przez te wszystkie cztery edycje byliście tutaj z nami. Że korzystacie z tego, co jest tutaj przygotowane. To taki był nasz pomysł na to, żeby ożywić ten rynek. Myślę, że się spodobał. Jeżeli będziecie chcieli kontynuować, myślę, że to będzie kontynuowane. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję wszystkim. Dziękuję Marku. Oddaję jeszcze głos dyrektorowi Centrum Kultury. Pozwolę sobie w naszym wspólnym imieniu, w imieniu państwa i realizatorów podziękować tobie, Arku, Arek Jaracz, Urząd Miasta. Pamiętam dokładnie właściwie z twojej inicjatywy i twojego wydziału w 2018 roku padła taka idea i ona potem została przekuta przez nas wszystkich. Pilnowałeś tej imprezy, rozliczałeś ją, wielki szacunek za dzisiejszy również dzień. Wszystkiego dobrego, Arku, i dzięki piękne. To jest również twoje dziecko. Cztery pory rynku, mam nadzieję, że będziemy je kontynuować. Podsumowanie się kończy, ale państwo tutaj zostajecie, dlatego że food trucki są jeszcze dzisiaj do godziny 22 i jutro od godziny 12 do 21, także korzystajcie z tego, co tutaj macie, z tych dobrodziejstw, z jedzonka, z picia, dzieciaki z Dmuchańców. Bawcie się, korzystajcie, pogoda nam sprzyja. Miłego weekendu!